Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. Chcemy zatrzymać się nad tekstami, które Kościół nam przygotował na uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Pierwsze czytanie to Księga Powtórzonego Prawa. Pan Bóg mówi, że jeden jest Bóg i objawia się jako ten, który wyprowadza Izraelitów z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Jak wskazują nam święci, jest to symbol przejścia ze stanu grzechu do stanu nieba, a więc droga do zbawienia. W drugim czytaniu z kolei święty Paweł mówi nam, że otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, że sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha i jesteśmy prawdziwie dziećmi Bożymi. A Ewangelia to scena w niebo wstąpienia. Wtedy Pan Bóg mówi o wszelkiej władzy, która jest mu dana w niebie i na ziemi i każe nam iść i nauczać wszystkie narody, udzielać chrztu właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dzisiaj na ten temat będą rozmawiać Anna Harmata, ksiądz Maciej Galle i Roman Harmata. Przyjrzyjmy się tym tekstom, bo tutaj mamy właśnie to zespolenie, to apogeum, można powiedzieć, wskazanie, że jeden jest Pan Bóg, któremu służymy w Trójcy Świętej. Jest to jednocześnie wielka tajemnica, bo nikt Trójcy Świętej tak naprawdę nie jest w stanie rozpracować od strony intelektualnej. No i jeszcze jedna ważna obietnica. Nigdy Pan Bóg nas nie zostawi. Jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc, tak jak słyszeliśmy w innym miejscu, bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą, a więc jesteśmy w bezpiecznym miejscu u naszego Ojca, który no wszystko daje nam ze swojej łaski. Dzisiejsze czytania są niesamowicie ważne. Ukazują nam, kim jest nasz Bóg. Kim jest ten, który nas stworzył i do którego zmierzamy. I już u Mojżesza czytamy słowa: zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, znając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub gdy słyszano o czymś podobnym. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy? Ukazany jest tu ogrom mocy Bożej, do którego my mamy przystęp. Problem jest taki, że tak przyzwyczailiśmy się do tego słowa, że Bóg nas kocha, że jest z nami i że nie mamy się czego obawiać. To wszystko prawda, ale gdy przyjrzymy się tym słowom i gdy rozważymy, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest nasz Stworzyciel i z drugiej strony, jak wielka jest Jego miłość i że On nas przygarnia, jednocześnie czyni nas swoimi dziećmi. Tak jak czytamy u Rzymian, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba, Ojcze. Pan Jezus nam ukazuje naszego Ojca, naszego Tatusia, do którego mamy tak bliski przystęp. I teraz Trójca Święta, to dzisiejsze święto, jest to czas, jest to miejsce, w którym my mamy przystęp do Boga, który jest niesamowity. I my możemy do Niego przystąpić i do Niego wołać możemy Abba, Ojcze. Wszystkie problemy, wszystkie sytuacje, z którymi się zmagamy, wobec tego, kim jest nasz Bóg, powinny stopnieć. Ponieważ Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył wszechświat, On jest moim tatą. Więc jakże ja mogę się martwić, czy nie ufać Mu, że z wszystkich z prośby, które ja Mu przedstawię, Pan Bóg przyjmie i Pan Bóg odpowie. I tak jak w poprzednim tygodniu słyszeliśmy słowa Pana Jezusa, który wołał: jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Daje nam tu wskazanie, jak przychodzić do Niego, jak otrzymywać łaskę. Tylko przez Niego, ale właśnie poprzez uwielbienie Jego, przez dostrzeżenie, że to jest Bóg, który jest ponad wszystko. Mnie się nasuwa jeszcze jedna ważna sprawa związana właśnie z tym pierwszym czytaniem, ponieważ tak jak widzimy właśnie Mojżesza, który wyprowadza i Pan Bóg przez niego mówi do tego narodu, że on jest narodem wybranym. Tak możemy zobaczyć, że Kościół jest również takim wybranym narodem,
bo jest to lud Boży, należący do Chrystusa, to ciało Chrystusa. I jednocześnie w tym właśnie Kościele objawia się tajemnica Trójcy Świętej. Święty Grzegorz z Nysy w IV wieku napisał książkę Żywot Mojżesza i opisuje właśnie, że nasza podróż w Kościele Świętym jest opisana jakby poprzez symbolikę właśnie Księgi Wyjścia, że ta nasza podróż jest właśnie takim przejściem ze stanu grzechu do stanu łaski, do stanu nieba. I te 40 lat na pustyni, czy to przejście przez morze, to wszystko ma symbolikę związaną z pewnymi stopniami naszego oczyszczenia i uświęcenia. I to dzieje się właśnie w Kościele Świętym. I tutaj czytamy właśnie, poznaj dziś i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie i wysoko, i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja Ci dzisiaj polecam wypełnić, aby Ci się dobrze wiodło i Twym synom po Tobie, abyś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan Bóg Twój. Tą ziemią, którą Pan Bóg nam daje, jest niebo, ale jednocześnie wskazania, które Pan Bóg nam daje, to przykazania, musimy je wypełniać. Jednocześnie to, co Kościół nam podaje, święci nam później wyjaśniają, bo to, co Pan Bóg nam mówi, i zacząć to wypełniać. I dopiero wtedy będziemy mogli na tej drodze przejścia ze stanu grzechu do stanu nieba iść. No i oczywiście, tak jak mówię, ten naród dziś to Kościół Święty, który Pan Bóg nam daje, bo o tym mówi psalm. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. I w tym narodzie, w tym wybraństwie naszym i w tym Kościele Pan Bóg karmi nas swoim słowem. Jest to pokarm na życie wieczne, jest to pokarm dla naszego serca. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy, przez tchnienie ust Jego, bo przemówił i wszystko się stało, sam rozkazał i zaczęło istnieć. A więc słowo Pana, które nas tutaj prowadzi właśnie do zbawienia. No i trzeba dodać i sakramenty. Dlatego, że z przebitego boku Chrystusa wypłynęły sakramenty Kościoła, a wiemy, że to jest ta fontanna z wody żywej, dzięki której otrzymujemy właśnie moc Ducha Świętego. No tak, ale co z tajemnicą Trójcy Świętej, którą dzisiaj obchodzimy? Bo ta liturgia niedzieli nas do tej kwestii przede wszystkim odwołuje. Pani Ania wspomniała tutaj o tym przystępie, jakby, który mamy do Boga, do Jego życia. Tylko właśnie ten przystęp mamy przez co? Jeżeli, jak Pani powiedziała, powinniśmy być pewni ufności Ojcu, prawda, który nas kocha i tak dalej, to dlaczego tacy nie jesteśmy? Prawda? Dlaczego w nas jest tyle nieufności? Bo wydaje się, leży to w ludzkiej naturze, która jest nieufna, szczególnie skazana właśnie konsekwencją grzechu pierworodnego. Nie? Jest jej trudno. Walczą w nas, zmagają się te pasje, żądze, jak mówi nam Pismo. Ten stary człowiek, który ciągle gdzieś głowę podnosi, chce dojść do głosu. Ten człowiek, który chce ułożyć się z tym światem bardziej, postępować według ducha tego świata, aniżeli ten nowy, nie? To jest ten stary człowiek, przeciwko któremu Słowo Boże jest skierowane. Słowo Boże nie jest skierowane przeciwko nowemu człowiekowi w nas, odrodzonemu człowiekowi z łaski, ale przeciwko staremu. Ono działa dla tego nowego człowieka. I teraz pytanie o świadomość tego głęboką. Ja myślę, że tu mamy ogromny z tym problem. Właśnie ze świadomością, niczym innym. Bo to są takie bardzo proste rzeczy, nad którymi my się w ogóle nie zastanawiamy, albo bardzo mało zdajemy sobie z nich sprawę. Mówimy dzisiaj o wielkiej tajemnicy Trójcy Świętej. Roman wspomniał, że no, trudno zgłębić ją intelektem. No raczej. Już nie takie głowy łamały sobie tutaj karki. To my jesteśmy nikim w porównaniu z tymi herosami wiary, którzy przeszli tą ziemię przed nami i próbowali mierzyć się z tą kwestią, lepiej lub gorzej. To nie chodzi o to, to nie chodzi o intelektualne rzeczy, to nie jest wiara. Oczywiście ona szuka zrozumienia, ferens querem intelektum, ona szuka, poszukuje zrozumienia, jak najbardziej, bo wiara jest logiczna, ona nie jest nielogiczna, ona ma sens. Ale znowu, wiara, czyli co? Czyli relacja, nie? My nie jesteśmy głosicielami religiologii, no. My nie robimy wykładu z religii albo o religiach, tylko staramy się jednak rozmawiać z perspektywy wiary albo dyskutować z perspektywy wiary. To jest fundament, czyli miłości. No i mówiąc o tym wprowadzeniu, no to tak sobie myślę, proszę bardzo, no. No gdzie jesteśmy w sposób radykalny, każdy z nas wprowadzeni w Boże życie albo wpisani w Boże DNA, czy DNA Boże jest wpisane w nas. Roman wspomniał o sakramentach. No jest taki jeden, który się nazywa bramą wszystkich sakramentów. I to jest chrzest święty.
I na chrzcie świętym zostaliśmy ochrzczeni w imię kogo? Ojca, Syna i Ducha Świętego. No właśnie. I już mamy dzisiejszą tajemnicę liturgii niedzielnej. Tajemnicę Trójcy Świętej. I jakże mało o tym w ogóle nawet myślimy, nie? Że to właśnie chrzest wprowadza nas w Boże dziedzictwo, nie? Że my, to co pani Ania powiedziała, w radykalny sposób wchodzimy wtedy do Bożej rodziny. Wtedy mamy przystęp, akces. Nie? Przez łaskę chrztu. To jest najpiękniejsze, nie? I ja myślę, że tak naprawdę o to w życiu chrześcijańskim chodzi. O nic innego. Żebyśmy weszli w życie Boga. Co mamy tu zrobić? Nawet katechizm nam mówi. Poznać Boga, nie? Naszym zadaniem w życiu jest poznać Boga i Go głosić. Dać Go innym. Przekazać Go innym. Ale najpierw samemu Go poznać. Czyli wchodzę w Boże życie. To jest cały sens chrześcijańskiego życia. I to zauważcie, oto w cudowny sposób mówi nam dzisiaj Paweł w drugim czytaniu. To się zawsze dokonuje w mocy Ducha Świętego. To bez Jego pomocy jest niemożliwe. Niemożliwe jest bez Jego pomocy to, co Pani Ania powiedziała, żebyśmy Ojca nazwali Abba, tatusiem, w tym dziecięcym, prostym zaufaniu, prawda? I niemożliwe jest, żebyśmy Pana Jezusa nazwali Panem. Popatrzcie, jak dzisiaj też dochodzi niestety do głosu, ja to coraz mocniej widzę i również we wspólnotach kościelnych, wierzących ludzi. Herezja arianizmu. Szczególnie jest to widoczne w krajach zachodnich, w krajach takiej dużej prosperity, gdzie Jezus jest jakimś wielkim człowiekiem, wspaniałym nauczycielem, ogromnym autorytetem, ale nie jest Bogiem. Nie ma mocy. Tak. Według tych On nie jest Panem. On nie jest Panem i Zbawicielem. Tu jest bardzo duży problem z zaakceptowaniem i z przyjęciem tej prawdy. Owszem, to jest jeden z wielu nauczycieli potężnych i proroków, i w mocy i w słowie jak najbardziej, i wielki myśliciel, i to głoszą ludzie, którzy komunikują i chodzą do kościoła, którzy mienią się być chrześcijanami, wyznawcami Chrystusa. Więc ta herezja dochodzi do głosu, nie? Skąd ona się bierze? No właśnie. Ja myślę, że z nieświadomości w ogóle obecności Bożego życia w nas. Myśmy tę łaskę zaniedbali w wielu wypadkach. Wiara stała się przeintelektualizowana na wszelki możliwy sposób. Nie ma tego pierwiastka właśnie prostoty dziecięcej, ufności, współpracy z Bożą łaską, żeby to Boże życie w nas kultywować, pielęgnować, żeby ono rosło. Paweł mocno w drugim czytaniu mówi, że to dokonuje się w mocy Ducha Świętego. I nasze chrześcijańskie życie znowu jest w swojej istocie życiem Trójcy. Życiem Trójcy, no bo to jest miłość, no Trójca to jest wymiana, to jest dar osób dla siebie, to jest komunio, to jest wspólnota. No i nasze życie jest dokładnie odbiciem tej tajemnicy. No przecież nie jesteśmy samoistną wyspą, każdy z nas. Powołani jesteśmy do życia we wspólnocie, prawda? Nawet Kościół, to co Roman powiedział. Idźcie, głoście, nie idź, nie głoś, ale idźcie, głoście, nauczajcie, prawda? Chrzcijcie, prawda? W imię Ojca i Syna, ja będę z wami, aż do skończenia świata. Ojciec jest nasz, nie mówimy Ojcze mój, Ojcze nasz. Jest ta wspólnota, jest to w życie nas, powinno być, komunia, wspólnoty. No to jest życie Boga. Bóg nie żyje w samotności. Bóg żyje w miłości, w komunii osób, nie? Ojca, Syna, w mocy miłości Bożego Ducha, którym się kochają, którym się obdarowują i którego posyłają dla nas. I ja myślę, że my za mało sobie z tego faktu po prostu zdajemy sprawę. I to jest problem, ogromny problem w naszym życiu dzisiaj. Mówimy oczywiście to z perspektywy wiary i życia chrześcijan. Za mało my sobie z tego faktu zdajemy sprawę. Dlatego myślę, że warto jest może od dziś częściej sobie o tym po prostu przypominać. Wiecie, kiedy to najbardziej dochodzi do głosu? To jest bardzo proste przypomnienie. Kiedy czynimy na sobie znak krzyża. Żebyśmy chociaż na chwilę pomyśleli, co my robimy i kogo my przywołujemy. Nie wiem, rano wstaję w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z namaszczeniem powoli. Popatrzcie, przecież ja staję wobec tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ja przywołuję Jego święte imię. Staję w Jego mocy. To jest modlitwa sama w sobie. Już słów nie potrzeba. Znak krzyża. Gdybym ja tylko pomyślał, co się dzieje w tym momencie. I znowu, to nie jest tylko prosty znak krzyża, nie? Który na sobie czynię. To jest raz przypomnienie też mojego zakorzenienia właśnie w Bogu w momencie Chrztu Świętego. A my za mało, mi się wydaje, właśnie odnosimy się do tego momentu, gdzieśmy zapuścili korzenie. Często nasza wiara gdzieś słabnie, różne sytuacje życiowe jakoś ją podważają, prawda, dyskutują, a tu właśnie ktoś jakieś teorie nam wygłosi inne, to kupujemy to wszystko, próbujemy gdzieś godzić, nie? Dlaczego? Bo co? Słabniemy? Dlaczego nie wzrastamy w łasce?
A właśnie, bo myśmy się odcięli od chrztu, od łaski chrztu, od tych pierwocin. I myślę, że trzeba nam częściej tam wracać, do zakorzenienia w komunii Trójcy Świętej. Bo kiedy ja czynię rano znak krzyża na sobie, to ja nie tylko się powierzam Bożej opiece. To nie tylko to znaczy, że Panie Boże, niech to będzie dobry dzień, prawda, chroń mnie, strzeż mnie, prowadź, to wszystko jest piękne, jak najbardziej. Ale to jest jeden z aspektów, kiedy czynię na sobie znak krzyża. Ale przede wszystkim, co ja robię, to ja sobie uświadamiam, jaki jest cel i sens mojego życia. Że jedynym celem i sensem mojego życia to jest życie w Bogu, które się w Nim zaczęło, w Nim trwa i do Niego zmierza. I to jest cały sens i cel mojego życia. I nawet liturgia nas tego uczy, jak my czynimy co przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Wszystko, co się w naszym życiu powinno dokonywać. A znak krzyża mi przypomina właśnie, że to się dzieje w komunii osób, w Bogu, w Trójcy Świętej jedynym. Że to On, Ojciec, Syn i Duch Święty, i ta komunia, i ta miłość jest sensem i celem mojego życia. I ja powinienem swoim życiem ją odzwierciedlać. Bo wszystko, co tutaj na tym świecie, czy powiedzmy, jak to śpiewamy, łez, padole, czynimy, powinno do tego celu nas odnosić i powinno nas do tego celu prowadzić. Myślę, że dodać tutaj jeszcze też trzeba właśnie to, co święty Paweł zaznacza, że jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? Że przybrani jesteśmy za synów. To jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy my pamiętali, jaka jest niesamowita nasza godność, którą Chrystus nam zostawił. No to prawda? My już kiedyś powiedzieliśmy o tym na jednym z naszych podcastów, nie? Że to, co święty Paweł mówi, że już dziś nam objawione jest to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, czym my będziemy. Właśnie ja myślę też sobie tak, że dzisiaj problemem naszym też jest to, że my z wiary czy z dyskursu o wierze coraz bardziej wyregulujemy takie metafizyczne pytania, które nas właśnie odnoszą do transcendencji, gdzie odnoszą nas poza granice tego, co tu i teraz, nie? A jednocześnie jakby człowiek ruguje Boga ze swojego życia, nie wiem, teraz mamy ten skandal z zdejmowaniem krzyży w urzędach, choćby w Polsce i tak dalej, prawda? I znowu walka o to jakby, no znowu walka, to słowo już jakie konotacje ma, prawda? Przecież tu nie powinniśmy o nic walczyć, to powinno być logiczne, sensowne, że bez Boga ani do proga, jednak są siły, są ludzie, którzy chcą udowadniać, że może być inaczej. Ale w tym samym czasie, zobaczcie, rugując Boga, jakoś wyrugowując Go z aspektu naszego życia, no nie są w stanie pozbyć się tego najgłębszego pytania, czy pytań, egzystencjalnych pytań, które ciągle w nas i w każdym z człowieku są i się odzywają, mianowicie pytania z serii skąd się wziąłem, po co ja tu jestem, co ja tu robię, dokąd ja zmierzam. No i nie można na te pytania odpowiedzieć inaczej, jak tylko w Bogu. Więc ta tajemnica Trójcy Świętej, nie? To jest, mi się wydaje, ogromne dla nas przypomnienie, uświadomienie sobie, bo my często tracimy tę perspektywę. Tracimy, że właśnie bez Boga ani do proga, że życie sensowne to jest życie przeżyte w Bogu, w komunii Jego miłości, życie, które się ofiaruje dla drugiego człowieka, właśnie. Tak jak Bóg ofiaruje się człowiekowi. Popatrzmy na naszego Pana, Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tej miłości ofiarnej, prawda, szlachetnej miłości, pięknej miłości, czystej, która się daje. No i znowu w tej miłości, bo to nie można inaczej tego odebrać, Pan Jezus posyła uczniów, czyli nas. Mówi, idźcie, głoście, nauczajcie, chrzcijcie, udzielajcie chrztu. I to jest to, dlatego myślę, że zakorzenieni w tej łasce, albo przypominając sobie o naszych korzeniach, coraz częściej róbmy to, pełni tej świadomości, nieustannie współpracujmy z tą łaską Bożą, czyli z tym Bożym życiem, które w nas jest, żeby ono w nas kwitło i żeby ono, to Boże życie właśnie przynosiło owoce. Nie tylko w naszym życiu, ale w życiu właśnie wszystkich, do których nas Pan Jezus posyła. Żebyśmy dali, sami żyjąc Bogiem, Bożym życiem, dzielili się Nim jak chlebem i dawali Go poznawać innym, żeby inni też Go brali, przyjmowali, chcieli, pragnęli, tęsknili za Nim i czynili Go sensem i celem swojego życia, bo to o to chodzi. Jak to słyszymy, te słowa, można powiedzieć, aha, kiedyś żeśmy to słyszeli, kiedyś to nam ktoś powiedział, kiedyś to wiedzieliśmy. Ale zapomnieliśmy. I tutaj słowa Pana Jezusa, które czytamy, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. I ta nauka musi trwać codziennie. Ta nauka musi po prostu trwać w nas. Pana Boga trzeba poznawać cały czas i zastanawiać się właśnie nad tym transcendentnym naszym celem życia. Ja jestem dla Boga. Małżeństwo moje jest dla Boga. Moja praca jest dla Boga. Wszystko, co robię, jest związane z Panem Bogiem i tutaj dopiero będzie to owocowało i dopiero będzie piękne i szczęśliwe. W Nim ma sens i swoje wypełnienie.
swój początek i swój koniec. Tak jak pięknie mówi Apokalipsa, prawda? Gdzie Chrystus mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Jeżeli nie będziemy tego słuchać, jeżeli nie będziemy tego odnawiać, będziemy zatracać naszą wiarę. Będziemy coraz słabsi. Będziemy koncentrować się tylko na tym, co tu i teraz, bez mocy Bożej, która jest w nas, która jest dla nas, do wzięcia. I po prostu zostajemy sami z własnymi pragnieniami, z własnymi zmartwieniami, a Bóg jest przy nas i tylko czeka, abyśmy po prostu otworzyli serca na Jego obecność, na Jego prawdę. W nas. W nas, bo to Królestwo Boże, życie jest w nas. Zakończmy słowami kolekty, jak zawsze czynimy to, kolekty na uroczystość Najświętszej Trójcy. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Sprawa, byśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże.